12 kwietnia bieżącego roku w Kłodzku rozpoczęły się ekshumacje szczątków niemieckich żołnierzy z okresu II wojny światowej. Szacuje się, że w tym miejscu pochowanych zostało ponad 300 żołnierzy, których zwożono w to miejsce z pobliskich lazaretów w okresie przełomu 1944 i 1945 roku. Prace prowadzone są przez Pracownię Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania. Pracujemy tutaj na grobach żołnierzy niemieckich, wydobywamy szczątki, będziemy wydobywać, w tym momencie za nami trwają prace. Prace, które mają na celu zbadanie dokładnie tego terenu. Wiemy mniej więcej, po kogo przyjechaliśmy. Ma spoczywać tutaj około 300, jeżeli nie więcej, żołnierzy niemieckich i w porozumieniu z Urzędem Miasta Kłodzka ten teren będzie systematycznie przeszukiwany, badany po to, żeby raz te szczątki przewieźć na odpowiedni cmentarz, dwa, żeby te osoby zidentyfikować, a trzy, żeby nie dochodziło już do takich przypadków, że te kości będą przypadkowo, czy podczas prac, czy potem w trakcie już użytkowania tego parku byłyby przypadkowo odkrywane. Jakie jest docelowe miejsce pochówku tych ludzi? Te sprawy określa się już w momencie występowania o zezwolenie. W przypadku grobów na terenie Dolnego Śląska wszystkie te szczątki trafiają na niemiecki cmentarz wojenny pod Wrocław, dokładnie do miejscowości Nadolice Wielkie i tam znajdą ostateczny pochówek. Kto dokładnie tutaj może być pochowany? Mamy listy imienne części osób pochowanych. Są to bez wyjątku żołnierze niemieccy, którzy tutaj zakończyli żywot nie bezpośrednio w boju, ale na skutek działań wojennych jako ranni i po prostu czasem nawet chorzy. Także mamy czasem przyczyny śmierci tych osób. I naszym zadaniem jest po prostu te szczątki przenieść. Nasze działania polegają na przenoszeniu szczątków osób, które zostały pochowane w miejscu takim przypadkowym. Także często spotykam się z pytaniem, dlaczego wykopujemy, że tak powiem, akurat żołnierzy niemieckich, ale to jest nasze zadanie, że te wszystkie szczątki osób, które na wojnie poległy, ostatecznie przy pomocy pracy naszych rąk trafiają w miejsce ku temu przeznaczone. Pracujemy również na grobach żołnierzy polskich, natomiast tutaj w Kłodzku, na terenie parku, pracujemy na grobach żołnierzy niemieckich. Z dostępnych źródeł, jakie mamy od Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi z tamtej sekcji archiwalnej, dowiedzieliśmy się, że na tutejszym cmentarzu wojskowym, który we wczesnych źródłach zwany jest militarnym, a z okresu II wojny światowej cmentarzem garnizonowym, pochowano co najmniej 350 żołnierzy niemieckich, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Jak dobrze wiemy z historii, jakby ziemia kłodzka i ten fragment Dolnego Śląska kolokwialnie nie walczył, w sensie nie działy tu się żadne działania wojenne, zbrojne, nie toczyły się większe walki. Natomiast ze względu na to, że panował tu względny spokój, to już od mniej więcej połowy II wojny światowej, tak 1943-1944 roku, na zapleczu frontów tutaj w tym rejonie tworzono lazarety, czyli cmentarze wojskowe dla poległych, dla rannych żołnierzy, dla rekonwalescentów, którzy tutaj w tej górskim anturażu, tutaj w tych miejscowościach uzdrowiskowych dochodzili do siebie, a następnie byli kierowani z powrotem na front. No, część z nich tutaj umierała w czasie tej rekonwalescencji, w czasie operacji chirurgicznych. Im bliżej było końca wojny, tych rannych tutaj przybywało coraz więcej. Najwięcej pod koniec 1944 roku i w pierwszych trzech miesiącach roku 1945. Ostatnie pochówki datowane są na koniec marca 1945 roku. No i w tym momencie jakby odkryliśmy kwaterę C na cmentarzu garnizonowym, tak ona jest określana w niemieckich źródłach. No i według tej listy, którą posiadamy, w tej kwaterze C, tutaj otoczonej szpalerem drzew z każdej strony, pochowano ponad 300 niemieckich żołnierzy. Wyłącznie wszyscy z nich przeszli przez miejscowe szpitale.